Cześć, jestem Skała. Nie będę miał prezentacji, ale będę pisał różne rzeczy na flipcharcie, może się tak okazać, więc jak chcecie, to podejdźcie bliżej, bo nie wiem, czy będzie stamtąd widać. Będzie widać, dobrze, będę pisał dużymi literami, spróbuję. Chcę mówić o larpach cyklicznych, jakby żeby od razu wyjaśnić, co mam na myśli, mówiąc larpy cykliczne, żebyśmy mówili o tym samym. Prowadziłem larpy cykliczne przez 4 lata, sam lub z Robertem Włokiewiczem Botarim. Team grała w tych larpach, wszystkich. Nie wiem, czy dobrze tu siedzi. A tak, co to było? Po pierwsze, częstotliwość gry, jaką założyliśmy, to była gra co miesiąc przynajmniej. Zdarzało się, że pewne larpy wychodziły częściej. Druga sprawa była taka, że w większości tych gier założyliśmy, że to, co gra, że przerwa pomiędzy, przerwa, która jest w grze, jest również przerwą w fabule, co oznacza, że jakby ten czas pomiędzy larpami mija graczom na wykonywanie różnych akcji, co wymagało od nas, abyśmy zbierali od graczy deklaracje tego, co robią, i abyśmy rozsyłali im rozliczenia. Trzecia rzecz, która jakby powoduje, że są to larpy cykliczne, to jest to powiązanie albo za pomocą tematu, albo za pomocą postaci, czyli część lub wszystkie postaci się powtarzają, a temat w jakiś sposób cały czas dotyczy czegoś. Czego? Na przykład, oczywiście, jak każdy poprowadziłem swojego larpa w wymyślonym przez siebie świecie fantasy. I tam było tak, że larpy toczyły się w różnych miejscach tego świata, dotycząc jednego kraju, czyli nie wiem, mieliśmy Miłne Królestwo, w którym pierwszy larp oczywiście był larpem o tym, że zginął król i trzeba zdecydować, kto będzie jego następcą. To było dawno temu, mogę się przyznawać. A później, co się dzieje w związku z tym, że tego króla nie ma? Na przykład w kraju sąsiednim, w prowincji, która się lubi buntować, u, prawda, takiej małej wersji Arabów, którzy mieli oczywiście najechać świat. I różne rzeczy tego typu gracze grali w różnych takich lokacjach. Więc są, drugi larp to był larp, który był mocno zgamizowany. To była tak naprawdę gra planszowa z elementami larpu, tak jak w normalnej grze planszowej negocjujemy z innymi graczami, tak? Dyskutujemy o tym, jakie ruchy wykonamy, zastraszamy się nawzajem i tak dalej. To przepraszam bardzo za głos. To nie tylko wczoraj, to jeszcze dodatkowo jestem chory. Tam było tak, że to, co się w grach planszowych właśnie robi za pomocą negocjacji, myśmy zrobili takie rozszerzone negocjacje, gdzie było więcej postaci, z którymi można było dogadać się, było więcej frakcji. LARP się działo w latach 20. Tematem była przestępczość zorganizowana, a miejsce akcji wymyślone miasto Harshfield. Tam no i oczywiście wszystkie postacie, żeby to był LARP, a nie tylko gra negocjacyjna, miały swoje wątki również osobiste, różnego rodzaju rzeczy działy się, abstrahując od tego, co się działo na tej naszej planszy, bo pomiędzy larpami gracze mieli tak naprawdę bardzo usystematyzowane rzeczy tego, co mogą zrobić, czyli jakieś rozszerzanie terytoriów, prowadzenie klubów, próba zabicia kogoś i tak dalej, i tak dalej. I ostatnia wersja, która dla mnie jest najbardziej klasyczną wersją larpa cyklicznego, oparta na świecie mroku Wilkołak. Mieliśmy comiesięczne spotkania w karmie i to, co się działo pomiędzy larpami, to były tak naprawdę deklarowane działania graczy, już bez żadnych zasad. Każdy mówił, co chce zrobić, w jaki sposób chce jakąś rzecz załatwić. Myśmy to wszystko zbierali i rozstrzygali, a potem wysyłali w formie deklaracji. I teraz każdy z tych larpów jakby ma swoje specyficzne rzeczy, o których się postaram opowiedzieć. Pierwszy przypadek, czyli to nieszczęsne fantazy Quernia, jest tak naprawdę najprostsze z tego wszystkiego do prowadzenia i w sumie najmniej pracochłonne. Bo za każdym razem robimy nowego larpa, tak? Jeżeli się zdecydujemy na częstotliwość miesięczną, to jest dosyć często. Natomiast poza tym, to tak naprawdę mamy wolną głowę. Wymyślamy sobie, że a, to tam się wydarzy to i to, przesuwamy akcję o 20 albo o 30 lat, bierzemy z graczy, którzy grali kilka postaci, piszemy, co się w ich życiu wydarzyło, bierzemy ich deklaracje pod uwagę, lub nie do końca, bo jeżeli miało tak dużo czasu, to być może jakby nie widać już efektów ich działań, coś im mogło nie wyjść. I prowadzimy kolejne larpy. To, co jest tutaj problemem, to jest to, że najczęściej, kiedy gramy larpa cyklicznego, mamy dwie rzeczy, które nam się powtarzają. Mamy miejsce, które nam się powtarza, i graczy, którzy nam się powtarzają. Co oznacza, że musimy wiele rzeczy zrobić z scenografią.
Jeżeli chcemy, żeby raz nasze miejsce gry było dworem, a raz pustynią, a raz, nie wiem, takimi szkockimi highlandami gdzieś w środkiem chaty, no to się trzeba nad tym napracować, bo mamy tylko miesiąc na to, żeby coś takiego stworzyć, tak? Ja od razu mówię, LARPy 15 lat temu, scenograficznie, LARPem teraz nie dorastały do pięt i jakby to nie jest zupełnie na takim poziomie, przynajmniej to, co widziałem w tej chwili, to jest poziom dużo, dużo wyżej, więc miałem o tyle łatwiej. Wystarczyło, że zarzuciłem obrus na stoły w Paradoksie, postawiłem misę z kaszą i kilka kufli i jakby mieliśmy wnętrze góralskiej chaty. Także tak, to było bardzo szczątkowe scenografie, ale w tej chwili wyobrażam sobie, że byłoby to dużo trudniejsze do zrobienia, bo też gracze są przyzwyczajeni do innego standardu. A druga rzecz to już jest kwestia graczy, to znaczy, jeżeli ten sam gracz raz gra króla, potem będzie grał, nie wiem, ambasadora jakiegoś sąsiadującego państwa, potem będzie grał jakiegoś araba, potem wraca znowu do grania króla, to jak w ogóle z LARPami, musi się postarać, żeby jego strój bardzo jasno pokazywał, kim on jest, żeby gracze się nie mogli pomylić, że być może jest to ta sama postać, tylko w innym stroju, tak? Tylko że w momencie, kiedy prowadzimy to często, to taką pomyłkę jest dużo łatwiej. Bo oni się przyzwyczajają do pewnych postaci, zwłaszcza jeżeli ktoś zagra kilka razy jedną postać, a potem ją zmienia, to ważne, żeby wszyscy wiedzieli, że ona ją zmienia. Ale to jest, tak jak powiedziałem, najprostsze. Bo problemem tak naprawdę w pozostałych dwóch grach były deklaracje. I tu od razu, jeżeli chcecie się decydować na LARPa cyklicznego, który będzie się dział często i zakładacie, że gracze będą wysyłać deklaracje, a wy będziecie je przyjmować i rozliczać, co powoduje chyba największą frajdę dla graczy, bo wtedy jakby jest działanie również pomiędzy LARPami i oni czują, że coś się dzieje i ich akcje mają bardzo realny wpływ na to, co się wydarzy na następnym LARPie. Wszyscy to widzą, wszyscy mają okazję opowiedzieć o tym, co się działo i tak dalej. To trochę zaczyna przypominać takiego RPGa z wkładanymi w to LARPami, tak? Więc generalnie z tego, co widzieliśmy, daje to frajdę. Ale tutaj dwie rzeczy, których my nie zastosowaliśmy i teraz wiem, że gdy robimy, muszą być zastosowane w bardzo, bardzo żelazny sposób. Pierwsza to jest jasne wybranie jasnego, jednego kanału komunikacyjnego z graczami i wybranie jednej osoby z teamu albo dwóch, w każdym razie jasne uzgodnienie, kto to jest, kto jest odpowiedzialny za komunikację. Dzięki temu nie ma takich sytuacji, że gracze na imprezie podchodzą do jednego z mistrzów gry i ustalają z nim jakieś rzeczy, o czym reszta nie wie, albo na które reszta by się nie zgodziła, ale on akurat wypił 3 piwa, więc się zgodzi. I z tego, jak się domyślacie, ale to będzie tematem następnej prelekcji, jakby co może wyjść w takich sytuacjach z cyklika. A w każdym razie, więc to jest bardzo ważne i ważne jest też to, żeby jeżeli ustalacie daty, kiedy te rozliczenia mają wpłynąć, to trzeba się ich z żelazną konsekwencją trzymać i wiem, naprawdę jest bolesne, jeżeli jedna lub kilka bardzo ważnych postaci albo osób, które mają coś ważnego do zadeklarowania, nie zadeklarują na czas i musimy im powiedzieć sorry, w tym miesiącu wasza postać, nie wiem, została porwana do innego kraju, miała takiego kaca, że nic nie była w stanie zrobić, że nic nie robi. Dlaczego? Ponieważ prawda jest taka, że nie jest ważne, czy tam się spóźni jedna osoba, czy 10. Ponieważ rozliczenia się z sobą wiążą. Nie jesteśmy w stanie ruszyć rozliczeń, dopóki nie dostaniemy wszystkich. Co powoduje, że jeżeli ktoś się spóźnia, jest bardzo duża szansa, że my się również spóźnimy zdaniem deklaracji. Jak my się spóźnimy zdaniem deklaracji, to inni gracze, ci, co się nie spóźnili, pomyślą sobie, jak oni się spóźniają zdaniem deklaracji, to być może to nie jest taki straszny problem z tym, żeby być na czas i też się trochę spóźnią. Więc nawet jeżeli ten, który się nie spóźnił wcześniej, jakby tych deklaracji da na czas, to kto inny się spóźni. I to się przesuwa, może dojść do tego, że ktoś przyjdzie na LARPa i dowie się, że jego postać zginęła. Przyznaję się, był taki przypadek, kiedy gracz powinien się dowiedzieć o tym tydzień wcześniej, przygotować sobie postać, a jakoś deklaracje do niego nie dotarły odpowiednio szybko, w związku z tym dotarł na LARPa dowiedzieć się, że nie gra. Duża wpadka. Co dalej? Dlatego jakby trzeba się tego trzymać. Bardzo żelaznie, bardzo, bardzo, bardzo konsekwentnie. Druga rzecz to jest, jak budujemy fabułę. Deklaracje graczy, bo to jest tak, wydaje się, że jakby cała robota to jest przyjęcie rozliczenia, przyjęcie deklaracji, danie rozliczenia i sprawa załatwiona. Zupełnie nie. Po pierwsze jest tak, że okej, może to jest. Nie lubię LARPów symulacyjnych, lubię LARPy, które powiedzą jakąś historię. W związku z czym, jakby jak mamy długą
sagę do opowiedzenia. Mamy kilka LARPów, nie wiem, 10, 12. To możemy sobie pozwolić na to, żeby opowiedzieć fajną, długą historię, ale musimy mieć tę historię jakoś wcześniej przygotowaną, w sensie wiedzieć, co chcemy poprowadzić. Nie prowadzić z LARPa na LARPa. Moim zdaniem tak jest ciekawiej, kiedy to wszystko ma jakiś cel i jakby mamy zaplanowaną jakąś drogę dla wszystkich. Ale oczywiście to nie jest tak, że tylko to się może dziać na tych LARPach. Żeby gracze się dobrze bawili, to każda postać musi być gdzieś tam indywidualna, mieć swoje cele, swoje pragnienia, swoje motywacje różnego rodzaju, które powodują, że ona działa z innymi postaciami, przychodzi na te LARPy, coś robi i coś robi pomiędzy. W związku z tym każdy ma również wątki pewnego rodzaju osobiste. I teraz to, co jest najważniejsze, to jest to, żeby to się wszystko razem ładnie splatało. Nie zrobimy tak, że splecie się w 100%. To znaczy będą wątki, które będą totalnie oderwane od fabuły głównej, tylko po to, żeby jakaś postać rozwinęła się w tym kierunku, w którym chce. Tak? Gracz nam coś zadeklaruje, tak jak na przykład nasz kolega grający w Wilkołaka powiedział nam, że on by chciał, żeby jego postać się na te 2 miesiące udała na wyprawę do Umbry. Okej, okay. Ta wyprawa do Umbry nie była zupełnie związana z plotem i teraz można zrobić dwie rzeczy. Można stwierdzić, okej, okay, idziesz do Umbry, wymyślamy ci, co się tam wydarzyło, opisujemy, jak to wyszło, ty wrócisz i opowiesz o tym, co robiłeś. Ale można zrobić też tak, co uważam jest lepsze, zastanowić się, w jaki sposób nasza główna fabuła może zostać popchnięta do przodu przez to, co tej Umbrze zrobi, tak? Co kogo spotka, nie wiem, co znajdzie i tak dalej, i tak dalej. I teraz ważne jest, żeby nie robić tego bardzo bezpośrednio i bardzo wprost, ponieważ jakby gracze się zorientują, że gdziekolwiek nie pójdą, tam jest coś, co ich kieruje do głównego nurtu. Nie, trzeba pamiętać, że ważny jest również gracz i to, co on chce grać, a nie tylko to, żeby w tej fabule był. Co oznacza, że dzielmy, róbmy stopnie. W sensie, jeżeli gracz chce się zainteresować, tak jak mówię, będę mówił na przykładzie Wilkołaka, duchami w swoim mieście. To przychodzi do tych duchów i dowiaduje się od nich, że i na przykład dowiaduje się, że jest jakiś duch, który bardzo często zaczepia wilkołaki, nikt nie potrafi z nim porozmawiać. On akurat nie jest szamanem, więc na następnym LARPie wie, że musi dogadać się z szamanem, żeby w ogóle tą sprawę jakoś rozwiązać. Biorą sobie z szamanem i dowiadują się od ducha w ciągu następnych rozliczeń, że no ten duch jest nieszczęśliwy, ponieważ gdzieś tam jacyś źli ludzie robią coś duchem. Prawda? To jest wszystko w rozliczeniach, oni przynoszą tę wiadomość na LARPa. To jest krótki wątek na LARPie, który znowu może pójść w rozliczeniach. Gdzieś dopiero w czasie, później się dowiedział, że ci źli ludzie to są tancerze czarnej spirali, a my akurat mieliśmy tak, że głównym wątkiem było, chwileczkę, że głównym wątkiem w naszym LARPie było to, że zacieśnia się spirala wokół Kaernu i przepowiednia mówi, że on musi paść, tak? Oni przez te trzy, jakby kilkoma historiami niezwiązanymi zupełnie z tymi tancerzami, przy okazji dowiedzieli się, że dodatkowe informacje na temat tancerzy. Tak, słucham. Tylko taka szybka uwaga, z przeproszeniem, że tak późno o tym mówimy, ale Plusz na czacie, na streamie mówi, że bardzo fajna prelka i pyta, kiedy będą następne LARPy cykliczne twoje? Na razie nie udzielamy tej informacji. Nie, ciężko powiedzieć, ponieważ cały czas jakby wracamy do LARPów, staramy się, żeby te LARPy były scenograficznie na takim poziomie, jakim teraz LARPy są, co powoduje, że wzięcie się za cyklika będzie od nas wymagało więcej pracy, jak na przykład znalezienia fajnej miejscówki, żeby te LARPy poprowadzić, ale ten pomysł istnieje. Wracając do rzeczy, tak powiedziałem pokrótce o fabule, to jest ważne, żeby nie zapomnieć o tym, że mamy również graczy, którzy chcą coś grać, mamy też swoją fabułę i fajnie jest, jeżeli to się wszystko fajnie zamknie. Ja wiem, że bardzo dużą nagrodą najczęściej dla LARPów cyklicznych, dla takiego sezonu, jest LARP końcowy, ponieważ tam można sobie pozwolić na różnego rodzaju szaleństwa pod względem formy, a gracze się bardzo w to angażują. Czy mieliśmy LARPa, na którym wszyscy gracze z punktu widzenia swoich postaci, tych żyjących i tych nieżyjących, opowiedzieli jakby historię wszystkiego, co się wydarzyło w różnych formach. W formie takiego indiańskiego teatru z podziałem na ja jestem, nie wiem, tu ktoś odgrywa naszego wroga, ja odgrywam siebie i pokazuję, jak to było, tak? Poprzez kogoś, kto jakby robił wróżby z kart i na podstawie kart tarota odsłaniał różne rzeczy. To oczywiście było związane z postaciami, ale było strasznie fajnie i jakby przez cały rok tworzyliśmy te LARPy i prowadziliśmy kampanię, a na koniec jakby dostaliśmy od graczy mega prezent pod postacią LARPy, którego oni stworzyli i widać, że jakby ludzie się w to zaangażowali. Czy coś jeszcze? Masz tu jakieś pytania? Słucham. Plusz twierdzi, że nie ma rodzic, tylko prowadzić.
gdybym miał swojego wymarzonego cyklika i wiedziałbym, jak to zrobić, żeby coś się działo pomiędzy larpami, ale żeby nie było rozliczeń, totalnie bym mnie wywalił. To jest najgorsza rzecz w robieniu larpa cyklicznego. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To jest generalnie, okej, bardzo chętnie. Generalnie jest, no, jest z tym dużo roboty i to jest tak naprawdę najwięcej roboty. Z drugiej strony one dają, one też popychają akcję do przodu, ponieważ gracze w tych rozliczeniach pokazują, w co chcą grać. Pokazują jakby, co zrobić z larpem, żeby on poszedł w tym kierunku, w którym oni by się chcieli bawić. I coś mi przypomniałeś, a ja teraz zapomniałem. A, ważna rzecz w cykliku, którą polecam sobie wypracować, bo z cyklikiem jest to łatwe, a to mocno ułatwia mistrzowi prowadzenie. My mieliśmy to łatwiej, ponieważ Wilkołak sam to narzuca, bo my robiliśmy zgromadzenia, a zgromadzenia mają pewien charakter, dzielą się na części, są zrytualizowane i w związku z tym wiemy, co się wydarzy. Jest, na początku jest przywitany z duchem, potem mamy oficjalne sprawy, zgłoszenie tego, co się wydarzyło lub jakie są problemy. Mamy rozsądzenie sporów, jeżeli jakieś są, ewentualne pojedynki. Potem mamy część tak zwaną zabawową, kiedy wszyscy się bawią tak naprawdę na larpie. Mamy ten moment, kiedy każdy może wstać ze swojego miejsca i pójść pogadać z tą osobą, z którą ma ochotę. Dogadać jakieś rzeczy niekoniecznie oficjalnie. Na końcu możemy też mieć jakieś rytualne, ważne sprawy. Podejmowanie decyzji. No i jakby każde zgromadzenie powinno się skończyć wspólnym polowaniem na wroga i to jest ten moment, kiedy larp się kończy, bo wszyscy wychodzą z KR-u, tak? Jakby, i to można zrobić w wielu rzeczach, bo czy to będzie comiesięczne spotkanie właśnie mafii, czy to będzie comiesięczne spotkanie loży masońskiej, czy to będzie comiesięczne spotkanie nawet, nie wiem, kółka miłośników rybołówstwa. Można takie rzeczy wymyślić, dać to graczom do wymyślenia, żeby oni też jakby stworzyli sobie tę strukturę. Potem jako mistrz gry mamy pewność tego, co się będzie na larpie wydarzało i możemy sobie pomyśleć, okej, czego nam brakuje, żeby ta część była również wypełniona. Albo w jaki sposób można to złamać, bo jeżeli gracze się tego przyzwyczają, no to wtedy straszne wydarzenia, które powodują, że coś się psuje, również widać na larpie w ten sposób, że jego struktura zostaje złamana, widać, że coś się stało, że jakby nadchodzą jakieś zmiany. Czy są jeszcze jakieś pytania? Poza tym, kiedy poprowadzę. Plusz mam pytanie na streamie. Pyta tak. Co sądzisz o wykorzystaniu nowych form w każdej cyklicznej odsłonie? Akty, freeformowe mechaniki, zabawy z czasem, miejscem, postacią, etc. Czyli wszystkie nowe zabawki użyte w służbie typowemu cyklikowi. Czyli najbardziej nietypowe larpy cykliczne. Znaczy w sensie, co sądzę o ich używaniu? Nie używałem, ponieważ wtedy, kiedy prowadziłem, ich nie było. W tej chwili, kiedy robimy larpy jako grupa prokreacja, staramy się korzystać z nowych metod, więc podejrzewam, że jeżeli zrobimy cyklika, to będziemy również wykorzystywali Blackbox, w tej chwili jest naszym ulubionym narzędziem. Może być przydatny... Właśnie wpadłem na pomysł, jak zrezygnować z rozliczeń. Pewne rzeczy można rozegrać w Blackboxie, jakby co się wydarzyło. Będę musiał o tym podyskutować, pomyśleć. Jeszcze jakieś pytania, które mnie zainspirują? Ja mam pytanie. Zakładając, że robisz cyklika, który nie ma jakiejś takiej zamkniętej osi fabularnej, czyli że już zakładasz, że cyklik trwa 10 odsłon, ma początek, rozwinięcie, zakończenie, ale zakładając, że robisz cyklika, który trwa w nieskończoność w założeniu, to jak rozwiązujesz tą taką telenowelizację, czy takie ciągnięcie się akcji bez sensu? Nie zrobię nigdy założenia, że cyklik będzie się ciągnął w nieskończoność, ponieważ jakby po pierwsze wiem, że gracze zrezygnują w pewnym momencie, po drugie właśnie ze względu na to, że jakby mogą się pojawić różne aspekty mody, po drugie wiem, że jest coś takiego, co nam bardzo przeszkadza w larpach, jak życie. I po prostu bardzo dużo z osób, które na początku się zaangażują, będą grały co miesiąc i na przykład mają na to czas przez rok albo przez dwa, potem będzie nagle stomizowane, mają dzieci, kurde, pracę, wiesz, różne rzeczy. Więc jakby oni odpadają i wtedy ten, nie wiem, ludzie są niepoważni. I albo ci się wymieni cały skład i wtedy jakby nie ma problemu z telenowelizacją, bo ten, na pewno będziesz miał jakiegoś... Kurczę, kogoś, kto gra, nie wiem, swoją postać 50 lat z rzędu, ale nie, znaczy nie, wiem, że to się nie uda, w związku z tym wolę założyć, że to jest rok i no, jeżeli skończę za rok, tak jak zrobiliśmy z Wilkołakiem, skończyliśmy po roku, zrobiliśmy, jakby zamknęliśmy sezon, zamknęliśmy fabułę, okazało się, że ludzie chcą grać tymi samymi postaciami w tym samym KR-ie, więc jakby ruszyliśmy z następną fabułą, trochę jak serialowo, biorąc część wątków ze starego, ale w sumie budując zupełnie nową historię. Czy są jeszcze jakieś pytania? To ty
teraz rozumiem, że nie ma. Jak chcecie, mogę przejść do drugiej prelekcji, która mówi o tym, co z tego wynika, jak się tak gra. Nie obraź się. To jest tak. LARPy cykliczne z mojego doświadczenia powodują bardzo duże zaangażowanie graczy w ich w postacie, trochę tak jakbyśmy grali kampanię w RPG-u. Jakby przez to, że są comiesięczne plus są te rozliczenia, mamy taką sytuację, że ludzie żyją tym LARPem bardzo często. W sensie, bo to wygląda tak. Kończy się LARP, na którym pewne rzeczy zostały ustalone, ale część osób chce jeszcze dogadać, jak to się w sumie umówiliśmy, nie? Jak to będzie, kto pisze, jakie rozliczenia, ty musisz napisać, że mi pomagasz, ja napiszę, że idę tam z tobą, to pójdziemy razem, tak? Tego typu rzeczy są do dogadania. Więc jakby ludzie tym jeszcze trochę żyją i żyją tym do momentu, kiedy wysyłają rozliczenia i od tego momentu zaczynają czekać na, znaczy deklaracje i do tego momentu zaczynają czekać na wysłane rozliczenia. Czekają niecierpliwie najczęściej, mogę powiedzieć z doświadczenia, i po dostaniu rozliczeń jest ten moment, kiedy jakby zaczynają planować, co w związku z tym wydarzy się na LARPie. Więc jakby jest bardzo dużo czasu, kiedy można być w LARPa zaangażowanym. Jeżeli to trwa przez rok, są to przynajmniej, nie wiem, 4 razy w miesiącu, 5 licząc LARPa, kiedy ktoś żyje tym, co się na tym LARPie dzieje. Więc dużo. I my zauważyliśmy dziwną bardzo rzecz, zauważyłem ją późno i od razu mówię, ja będę mówił tylko o zjawiskach, które zauważyłem, natomiast nie mam jeszcze pomysłu na to, na wszystkie z nich jak wyeliminować, albo w ogóle czy je trzeba wyeliminować. One mi się nie podobają, ale być może na przykład inni uważają, że nie ma w tym nic złego. Pierwsza rzecz to, co mówiłem o tych, żeby wrócić do początku poprzedniej prelekcji, co mówiłem o tych, o komunikacji. Gracze nas oszukiwali. W sensie próbowali nas rozgrywać pomiędzy sobą. Robili to świadomie, że podchodzili do mistrza gry, kiedy wiedzieli, że on, nie wiem, jest w dobrym humorze, albo właśnie pije, a ich jest trzech, więc we trzech się go łatwiej da przekonać, coś tam. Byłem taką ofiarą. jak to wyglądało? Na przykład grupa przestępcza żydowska w Harshfield przychodziła do Botaniego i pytała, czy jeżeli zrobią to i to, to czy to będzie w określony sposób rozliczone, tak jak oni by chcieli. Botani najczęściej mówi nie. Więc mówi im, nie, to mi się nie podoba, nie będzie tak, będzie to rozliczone tak i tak. I oni w tym momencie trochę zachowywali się jak dziecko, które poszło do taty, zapytało, to mówi nie, to teraz idą do drugiego taty i pytają jego, czy on się przypadkiem nie zgodzi, przychodzi do mnie. Z tym samym pytaniem, ale podejrzewam, że podam im w trochę innej formie, żeby było bardziej zjadliwe to, na co się zgadzam. I ja się częściej zgadzałem niż Botari. I oni nie mówili Botariemu, że ja się zgodziłem. Tylko wysyłali swoje deklaracje zgodnie z tym, co chcieli zrobić, licząc na to, że one zostaną rozliczone tak, jak ja powiedziałem, że zostaną rozliczone. Po czym Botari je rozliczał i oni dzwonili do mnie z awanturą, że jesteś źle rozliczony. Więc ja dzwoniłem do Botka z awanturą. Dlaczego on podważa moje zdanie? Przecież powiedziałem, że to można w ten sposób rozliczyć. A on mówił, hola, hola, oni ze mną o tym rozmawiali i tego typu jakby, póki się komunikowaliśmy, było ok. Natomiast były takie sytuacje, kiedy im to wychodziło, bo ja mówiłem, nie, to w ogóle jest, skoro się już na to zgodziłem, to znaczy, że tak musimy to rozegrać, więc gdzieś tam jakiś bonus z tego dla nich był. Ale tak, gracze się potrafili zachowywać w ten sposób. Co akurat w Harshfield było zrozumiałe, ponieważ było to mocno zorganizowane i tam miał być wymieniony po roku zwycięzca, więc rozumiem, że jak jest ma być wymieniony zwycięzca, to można oszukiwać, żeby tym zwycięzcą zostać. Druga rzecz to jest kwestia bardzo specyficznej formy blidu, tak bym to przynajmniej nazwał. Znaczy, bo to jest tak, ja słyszałem o takich blidach, że ktoś, nie wiem, trafił na LARPa, zagrał mocne emocjonalne rzeczy, zrobiło mu się z tego powodu źle, jakoś wewnętrznie, psychicznie i na przykład po skończeniu LARPa nadal jest mu źle i nie potrafi sobie z tym poradzić. Słyszałem o takiej formie blida, która sprawia, że relacje z LARPa przekładamy na relacje po LARPie, czyli na przykład ktoś się wobec nas bardzo niefajnie na LARPie zachował i już go od tego czasu nie lubimy. W ogóle, w realu też, tak? Też się takie rzeczy zdarzało. Albo nie wiem, ktoś się wobec nas fajnie zachował, więc kiedy nasza postać się zakochała, to my się też zakochaliśmy i jest jakiś taki dziwny zgrzyt. Takie rzeczy się zdarzały. Natomiast o tym, że istnieje forma
społecznego blida dowiedziałem się dopiero prowadząc wilkołaka. Ponieważ zauważyłem, że autorytet postaci z LARPa przechodził na autorytet osoby w grupie jakby LARPowej, około LARPowej po LARPie. Mieliśmy taką sytuację, że nasze gry rozgrywały się w knajpie, w Café Paradox i ludzie, którzy nawet nie grali w LARPa, trochę się nim interesowali, ponieważ znali większość osób, które w nim grały. W związku z tym nie było niczym jakby dziwnym, że po LARPie albo gdzieś w tygodniu spotyka się część graczy i część niegraczy, którzy tylko sobie, nie wiem, przyszli posłuchać o LARPie, ponieważ w tym okresie na imprezach, gdzie byli gracze, nie dało się rozmawiać o niczym innym niż o LARPie. I ja na przykład znosiłem to ciężko, bo Tali na szczęście nie musiał, bo nie lubił imprez, więc nie chodził, ale generalnie było tak, to jest z jednej strony fajne, no bo fajnie, że ludzie się emocjonują twoją grą, tak? To jest mega taki boost motywacyjny i jakby dla ego, że to, co robimy, jest fajne. Natomiast w momencie, kiedy nie można pójść nigdzie, na przykład ze swoją dziewczyną, która nie gra w LARPy i nie interesuje jej to i chce pójść na imprezę po prostu i nagle wszyscy dookoła gadają tylko o LARPie i co chwilę podchodzą i pytają, co z rozliczeniami, bo to są dwie formy. Grzeczna, znaczy taka fajna pod tym, o słuchaj, napisałem w swoich deklaracjach coś tam, jak to rozpatrzycie, a druga, słuchaj, a kiedy mamy rozliczenia? W domyśle, bo tak siedzisz i pijesz piwo, a one się przecież same nie napiszą. Więc jakby to była druga forma. Była też taka, że ej stary, w ogóle my ci płacimy, tak, bo to były LARPy płatne, 20 zł. I powiem wam szczerze, też był wokół tego taki trochę mały shitstorm, którym ja się nie do końca przejmowałem. Jakby gdzieś to do mnie docierało, że ludzie uważają, że nie warto, że nie można płacić za LARPy, bo LARPy jest to rozrywka darmowa na konwentach. A za rozrywkę się nie płaci. Ja słyszałem taki argument, że za rozrywkę się nie płaci. W związku z tym jakby dodatkowy taki minus, a to nie LARPa cyklicznego, tylko wtedy, że wymyśliliśmy, żeby za LARPy brać pieniążek, to był właśnie na przykład taki, że moja dobra przyjaciółka powiedziała mi, że bardzo lubi nasze LARPy i bardzo lubi ludzi, którzy grają, ale ponieważ dla niej zasada jest taka, że za LARPy się nie płaci, to ona w naszym LARPie nie zagra. Jest z tego powodu przykro, ale robimy źle. Tak było. Wracając do... W związku z tym jakby ludzie wiedzieli, że skoro płacą, to mogą wymagać i dlatego mieli trochę pretensje, że właśnie na przykład, że rozliczenia nie są jeszcze napisane, a ja w tym czasie spędzam czas wolny w inny sposób. Ale wracając do tego, co się działo. To znaczy osoby, które były na przykład starszyzną w KR-nie, osobami, które miały więcej do powiedzenia w trakcie gry, zaczynały być osobami, które mają więcej do powiedzenia w trakcie imprezy. Stają się duszą towarzystwa, są bardziej jakby traktowane z większym szacunkiem. Może dlatego, że fajnie grają, nie wiem. Prawda jest taka, że tak naprawdę dlatego, że mają szansę pokazać, jak grają. A to też nie było tak, że jakość grania przekładała się koniecznie na to, czy ktoś ten autorytet dostawał. To było jakby takie przełożenie z gry. Druga rzecz, i teraz z tego wynikają bardzo złe rzeczy. Z tego wynikają na przykład takie rzeczy, że w momencie, kiedy ja z Butarim piszemy rozliczenia, to patrzymy na deklarację, co ktoś chce zrobić, podchodzimy do tego trochę jak mistrz gry do budowania sesji. Pewne rzeczy nie wyjdą z założenia, po to, żeby historia była ciekawsza, tak? Trochę mistrzowie gry oszukują, nie wiem czy. Podejrzewam, że wszyscy wiecie. Ale w każdym razie pewne rzeczy robimy po to, żeby pchnąć historię dalej do przodu, żeby ona była ciekawsza, żeby była bardziej emocjonująca. Ciągłe sukcesy nie są emocjonujące. Emocjonujące są ciągłe wyzwania, tak? Ktoś coś próbował zrobić, wyszło mu, ale nie do końca tak jak chciał. Ktoś coś próbował zrobić, ale mu nie wyszło, albo wyszło mu ledwo. Różne rzeczy. I teraz w momencie, kiedy to jest normalna gra i wszyscy sobie razem ufamy i zakładamy, że gramy po to, żeby było fajnie na LARPie, to jest super. Ale jeżeli zaczynamy myśleć, że to, jak ja działam na LARPie, wpływa na moją pozycję wśród grupy, to zaczynają mieć pretensje do mistrza gry, że mi nie wyszło. I my mieliśmy awantury, dosłownie awantury, to znaczy ludzie byli na nas bardzo źli i używali czasami niemiłych słów, które nam tłumaczyły, że te rozliczenia są źle zrobione. Nie, że mieliśmy błąd, tylko że się na tym nie znamy, że oni mają takie współczynniki i wybrali do tego specjalnie takie osoby, żeby to wyszło. Więc jeżeli my nie rozumiemy, jak oni to chcieli zrobić, to może powinniśmy ich zapytać, jak oni to chcieli zrobić, a nie założyć, że popełnili błąd, bo oni by takiego błędu nie popełnili. Jakby rozumiem, że jako gracze i pewnie też część pisemnych, rozumiecie, jakiego rodzaju jest to patologia, tak? W sensie, kiedy zaczynasz się kłócić z mistrzem gry o jego decyzję, to jest źle, a było coś takiego, do czego to doprowadziło?
co było dla mnie, to był dla mnie pierwszy sygnał tego, że coś jest nie tak i naprawdę było to szokujące przeżycie, kiedy przed LARP-em, jak zwykle z różnych powodów spóźniliśmy się z rozliczeniami, tym razem bardzo rozliczenia dotarły na 2 dni przed grą. Co spowodowało, że na przykład osoby, którym coś nie wyszło, nie mogły na nas nakrzyczeć, albo że osoby, którym coś nie wyszło, nie mogły wymyślić, w jaki sposób przedstawić to na LARP-ie tak, żeby nie stracić bardzo w oczach innych. Ponieważ niestety było takie spojrzenie, jeżeli ci coś nie wyszło w deklaracjach, to znaczy, że ty jako gracz jesteś głupi. Albo można się z ciebie pośmiać. Jakby, no wiecie, postaci coś nie wyszło. Gracz za to obrywa, również poza LARP-em. Bardzo nieprzyjemne. W związku z tym ten gracz się denerwuje, że mu coś nie wychodzi, a robi dwie rzeczy. Albo właśnie próbuje wpłynąć na nas, żeby mu wyszło, albo próbuje postawić siebie w takim świetle, żeby go to jak najmniej dotknęło. I teraz spóźniliśmy się z tymi deklaracjami, były 2 dni. Wchodzi mój kumpel do knajpy, jeden z graczy. Dobry kumpel, znamy się od paru lat. Ja do niego mówię, cześć. On patrzy z pogardą na wyciągniętą rękę. I mówi, ja to ci powinienem wyrydać. LARP, moi drodzy. Taka zabawa w to, że jesteśmy wymyślnymi ludzikami, to przebieramy się za nią, jasne. To jest dla wielu osób poważne, ale kurczę, wtedy się poczułem naprawdę, że coś chyba zaszło za daleko. Jakby w sensie, i to właśnie śmieszne, bo podejrzewałbym, że ludzie, wiecie jak to jest, można obejrzeć dużo takich, można wysłyszeć dużo zdania na temat tego, jak to RPG i LARPy powodują, że się odrywasz od rzeczywistości, nie? Że, nie wiem, zaczynasz być postacią. Można obejrzeć na YouTubie filmiki gości ze Stanów, którzy strzelają do policji z, nie wiem, z magicznej różdżki, tak? Różne śmieszne rzeczy. I okej, tego się spodziewałem. Okej, gramy dużo, często ktoś zacznie myśleć, że jest swoją postacią. Może. Ale tego, że ludzie zaczną jakby bardzo mocno, bardzo agresywnie wręcz czasami jakby bronić swojej sytuacji w grze, nie jako... Wynikało to z tego, że nie jako postaci, tylko właśnie jako gracza, to jakby w ogóle nie przyszło mi do głowy, że coś takiego może się wydarzyć. Jeszcze druga forma oszukiwania i ona też jest dla mnie jakby z takiego punktu widzenia mistrza gry, czy to LARPowego, czy to RPGowego, bo jakby, dlatego ciągle mówię RPG, ja się wywodzę z RPGu, dopiero po RPG zacząłem grać w LARPy. Dla mnie coś takiego jak ukrywanie rzeczy przed mistrzem gry, moich planów, zamierzeń i tak dalej, nie ma sensu. Jest jakby w momencie, kiedy mistrz gry jest obiektywnym światem i ma reagować na to, co chce zrobić, to nie jest tak, że to się da ukryć, to gdzieś jakby się pojawi. Natomiast gracze chcieli, nie wiem, może chcieli nas oszukać, ale być sprytniejsi od nas i dzięki temu odniósł sukces na założeniu, że być może my oszukujemy, się przygotowujemy tak, żeby być gotowi, jak oni coś, jak będziemy wiedzieli, co oni wymyślą, to my wymyślimy coś takiego, żeby im nie wyszło. Jak nie będziemy wiedzieli, to zostaniemy jakby zaskoczeni. I pamiętam, jest pytanie, jakieś sekunda, to dokończę tę historię. I pamiętam, jak kiedyś dowiaduje się nagle istotny zawód, że starszyzna zamierza się spotkać i omówić pewne rzeczy. I mówimy, super, kiedy? A co dostajemy informację? A po co chcecie wiedzieć? Nie jesteście tam zaproszeni, my nie chcemy, żebyście wiedzieli, co my ustalimy. Prawda, ty? Słucham. Nie jest to pytanie, ale Plusz każe przytulić się od niej oraz powiedzieć, że bardzo cię rozumie w tej kwestii. O, dziękuję bardzo za zrozumienie. Słucham? Nie mam żadnego pojęcia. A co to był nasz szczep? My tam tylko pomagaliśmy. Tak. Czy coś jeszcze takiego... pojawia się też... Znaczy, może nie nazwałbym tego bulliem, ale pojawia się też takiego jakby w skondensowanej formie, jeżeli ktoś nie jest bardzo dobrym graczem, odstaje wyraźnie od reszty, nie potrafi odgrywać, albo robi to w jakiś kwadratowy sposób bardzo, to jeżeli mamy jednego LARPa, na którym z kimś takim gramy, potem drugiego mam za pół roku albo za rok, no to możemy założyć, że na przykład nie do końca chcemy z nim grać, albo trochę się nawet gdzieś tam pośmiać na bloku, że gra słabo. Różne ludzie na takie rzeczy reagują, albo po prostu grać, no nie wiem. To mówię teraz o takich zachowaniach, które generalnie nie są może do końca pozytywne, ale są w miarę ludzkie. Tylko, że w momencie, kiedy ten ktoś spotyka się z nami miesiąc w miesiąc, on tym obrywa miesiąc w miesiąc. Tym na przykład, że wszystkie osoby z tej dużej, zgranej grupy nie do końca chcą z nim grać, nie? To
mało przyjemna sprawa. Albo orientuje się, że trochę jest takim grupowym pośmiewiskiem, bo ludzie za jego plecami jakby opowiadają, jak on słabo gra, jakie głupie rzeczy wymyślił i tak dalej. To też się dzieje i kilka takich przypadków było. Akurat tutaj mam wrażenie, że sobie poradziliśmy z tym w ten sposób, że popracowaliśmy z Botali nad tym, żeby tej osobie jakby pomóc fabułą w tym, żeby stała się nieco być może ważniejsza, a przy okazji rozmawialiśmy kilka razy odnośnie odgrywania, odnośnie tego, jakie rzeczy się robi, jakie nie robi, i to dzięki temu jakoś chyba fajnie w końcu wyszło, bo został zaakceptowany przez grupę. Dziękuję. Natomiast zupełnie nie mam pojęcia, co zrobić, żeby ludzie tak bardzo nie... Bo też mi się wydaje, że jest naturalne, jeżeli się z jakąś grupą przebywa, niezależnie od tego, co się robi, to co się dzieje w tym naszym dodatkowym zajęciu, wpływa na to, jak postrzegamy siebie poza, tak? To trochę było tak, jakby ci ludzie przychodzili na LARPa do pracy, w związku z tym ktoś, kto jest szefem na LARPie, pozostaje szefem poza LARPem, tak? Tylko że w pracy jakby są to jakieś tam realne zależności, a tutaj ich nie było, chociaż być może one były realne, tylko nie do końca namacalne, tak? Bo być może to była taka forma, że rzeczywiście można było stracić w oczach ludzi, którzy byli dla tych graczy bardzo ważni, byli współgraczami i spędzali z nimi dużo czasu. Czy są już pytania? Słucham. Nie będę podawał nazwisk. O, no właśnie. Ponieważ ja uczestniczyłam w twoich LARPach i widziałam to od środka i kombinowałam również czasami strasznie, ale kwestia jest tego właśnie, czy się zastanowić, czy w takich cyklicznych LARPach tutaj nie był popełniony ten błąd, że jednak oczywiście nie zrobiliście tego z premedytacją, ale w grupie ludzi, którzy się znali, robiliście te LARPy w knajpie, którą wszyscy przychodzili, w sensie wszystko było połączone w jednym miejscu, jakby może jeżeli... Tak, to prawda, było bardzo dużo rzeczy, które powodowały, że ci ludzie jakby spędzali sobą dużo więcej czasu niż tak, na LARPy. Czy po prostu nie lepiej by było, jakby te LARPy odbywały się w kompletnie innych miejscach, także po pierwsze nie byłoby aż tak dużo widzów troszeczkę pobocznych, bo w knajpie jednak jak odbywały się LARPy, to byli... I, nie wiem, czasami to był chłopak czyjś, czyjaś dziewczyna, jeszcze inni ludzie. I w tym momencie nawet jeżeli by potem była jakaś impreza, to nie inaczej by to wyglądało, tak? Czy jeżeli by to w kompletnie innym miejscu miał miejsce. Znaczy ja mówię tylko o imprezach w Paradoksie, bo imprezy poza Paradoksem również były czasem skupiskiem osób, które rozmawiają tylko o LARPie, ale wiem, o co chodzi. Jakby więcej, gdyby postawić więcej barier, bardziej zaznaczyć, że to jest jakby inny świat, że to jest coś oderwanego, pewnie byłoby lepiej. I czy też jakby to, że fajnie, że przez rok na przykład zarąbiście się wszyscy bawiliśmy, było super, kontynuacja na kolejny rok, czy jednak nie zrobić odpoczynku? Ja wiem, że wszyscy byli nakręceni po pewnych rzeczach, po paru tych LARPach i chcieli dalej to kontynuować, tak, i wy też, ale czy to właśnie przypadkiem już nie było za dużo? Czy ludzie właśnie bardzo nie za bardzo się w to wczuwali, bo większość LARPów, na które się gdzieś tam jeździ innych, no nawet jak są, nie wiem, Orkony, Flambergi i tak dalej, nawet jak się kontynuuje postać, to jest rok, kiedy jest, czy to po prostu nie należy troszeczkę może częstotliwość zmienić też, może miesiąc to jest jednak za długo. Za długo. Że co miesiąc jest, może trzeba co... To jest, dlaczego to jest miesiąc, to jest, myślimy, że to jest dosyć optymalna długość, ponieważ masz czas, żeby przygotować wszystko, nawet jeżeli jest go mało, a z drugiej strony ludzie nie odklejają się aż tak bardzo od LARPa, żeby już się nimi interesować. Plus jest jeszcze taka rzecz, jeżeli odpadnie ci LARP, który jest raz na miesiąc, to tracisz jeden miesiąc. Jeżeli odpadnie ci LARP, który grasz teraz co dwa miesiące, to tak naprawdę masz 4 miesiące bez gry, co różnie by wpłynęło. Na pewno byłoby lepiej ze względu na czas, ale boję się, że wtedy sezon by się i tak zamykał w roku, tylko LARPów byłoby mniej. Jeszcze plus stwierdza odnośnie tych miejsc, w których odbywały się LARPy, że z jego doświadczenia wynika, że nawet jak się odbywały w zupełnie innych miejscach, to jest, dzieje się właściwie to samo, czyli jest taka specyfika cyklików. Okej, okay. Tam jest chyba pytanie, tak? Krzysiek ma jakieś pytanie. Zróbcie ludzki taśmą ciąg.
Cześć, no to ja mam takie pytanie, czy w którymś momencie pojawił się problem, jeśli tak, to jak sobie poradziliście, z podziałem wiedzy pomiędzy gracza i postać. Powiedzmy gracz przez, nie wiem, pół roku gra kogoś tam dosyć ważnego, zdobywa jakąś tam dosyć zastrzeżoną, powiedzmy, wiedzę, po czym jego postać ginie, gracz wchodzi kimś nowym, ale w jakiś sposób cały czas tę wiedzę ma i jakoś to, tam ją wykorzystuje. Czy to się pojawiło i czy jak nie wygraliśmy? Chyba, wiesz co, oczywiście pojawiło się to, że postacie ginęły i wchodziły jako ktoś nowy, ale nie przypominam sobie, żeby to spowodowało problem. W sensie nie było, nie, być może nie po prostu tak to było, że nie było takiej sytuacji nigdy, ale jakoś ta wiedza, ona była dosyć szybko, tajemnica najczęściej trwała od rozliczenia do pierwszego LARPa po nim, ponieważ jakby rzeczy wychodziły na jaw i ktoś, kto się czegoś dowiedział, szybko mówił. To akurat mieliśmy ten plus, że wszyscy grali jakby do jednej bramki w pewnym sensie, chociaż oczywiście był antagonizm. Plus jeszcze stwierdza, że zaletą cyklika jest tworzenie społeczności, ale wtedy zachodzą wszelkie mechanizmy, także te złe, o których mówi nasz mądry legend. A to ja chyba. I stwierdza także, że ważne jest, by dużo mówić off-game o grze, czyli o jej wadach i zaletach z graczami, żeby o tym rozmawiać. Okej, okay, to też jest, podejrzewam, dobry ten Bartosz. Dobrze. Mam powtórzyć sens pytania, a właściwie wypowiedzi, czyli chodzi o to, że larpy cykliczne są obciążające przez to, że nie dają szansy na odpoczynek od grania, tylko tak naprawdę jest ciągłe robienie larpów albo granie, albo rozmawianie. Nie jest to obciążające zarówno dla graczy, jak i dla mistrza gry. Owszem, jak najbardziej. Podejrzewam, że właśnie dlatego w pewnym momencie przestałem robić larpy. Dobrze, ostatnie pytanie. Znaczy ja bym podbił to, co powiedział Bartek, jeśli chodzi o tą jakby ciągłe napięcie, że faktycznie wiele LARPów, które nie mają takiego debriefa, jakby eskaluje bardzo konflikty między ludźmi, bo nie ma okazji tego zerknięcia na drugą osobę jako na człowieka, tylko się widzi postać i nigdy nie ma tego spuszczenia tak naprawdę pary. Plus bym się odniósł do tego, co powiedziałeś, przy tym wszystkim jeszcze, jak wspomniałeś, ukrywanie przed mistrzem gry jako obiektywnym światem. Znaczy, ja to poniekąd rozumiem jako gracz, bo często mi się zdarzały sytuacje, że odprawki pisemne albo podsumowania to był najbardziej frustrujący moment, w którym w jakiś sposób czułem, że nie fair przekreślano wszystko, co jakkolwiek zrobiłem, według jakichś arbitralnych zasad i po prostu wolałem w tym momencie, też się kłóciłem z mistrzami gry o tego typu rzeczy, nie? Więc i jak to się nakłada na ten jakby tą agresję, to się nie dziwię, że tam się tworzyły patologiczne sytuacje w tym momencie. Nie, to się nie dziwię. Okej, to było ostatnie pytanie. Dzięki wielkie.